No więc cześć, witajcie z tej strony Szubi, witam was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Evolved. W tym momencie jakby jesteśmy na trochę innej mapie, na trochę innym kontencie niż ostatnio. Ostatnio byliśmy na Ragnaroku, ale nie martwcie się, bo w tym momencie będziemy właśnie wracać do Ragnaroka. Ogólnie sytuacja wygląda tak, że bazę główną mam jakby tutaj na The Island. Trochę mnie jakby nostalgia wzięła, miałem ochotę sobie pograć na The Island. I uznałem, że fajnie by było na tym dajem pograć, dlatego się bawię tutaj trochę, tak? Natomiast sytuacja wygląda tak, że... czekajcie, sprawdzę tylko lewo tego spino, o ile w ogóle to przeżyje starcie. Dziesiąty. Dobra, sytuacja wygląda tak, że w tym momencie będziemy jakby lecieć na Ragnaroka, ale nie żeby tam zostać już na stałe, a po prostu założyć bazę tymczasową. Dlaczego tymczasowo? No to będzie taka moja podbaza, dzięki której będę sobie spokojnie na tego Ragnaroka jakby przechodzić, trzymać tam itemy, ja będę miał gdzie się osiedlić, będę mógł się zrespić w jakimś jednym konkretnym miejscu. No i sytuacja właśnie na tym polega, że będziemy chcieli tam założyć taką małą bazę, wypadówkę typowo w sprawie jaskiń, bo właśnie w takiej sytuacji. Na The Island jest to bardzo przyjemna mapa, jest tu wiele kontentu, to bardzo fajna, bardzo przyjemna gra, ale sytuacja wygląda tak, że na Ragnaroku mamy dostęp do jaskiń, na którym znajdują się kryształy. Z tych kryształów jest o wiele łatwiej pozyskać wszelkiego rodzaju itemy, barwione itd. Natomiast tutaj na The Island takie itemy głównie wypadną albo z linków, ale to raczej mała szansa, albo z tych rzutów, tak? No i to mi się tak trochę średnio podoba, powiem szczerze. Tak mi się trochę średnio podoba do tego stopnia, że ciężko jest je ogólnie zdobyć, tak? I w tym momencie mam tu trochę tych przedmiotów, jak spojrzycie, mam pasek, one nie są jakieś szałowe, ale coś tam, co nieco, gdzie niegdzie mam. Mimo wszystko wolałbym, żeby jednak było ich trochę więcej i wolę sobie zapewnić w miarę stały dostęp do tego typu itemów. Myślę, że już nawet dzisiaj byśmy skoczyli sobie z po tej temy, ale to zobaczymy jeszcze na ten czasowo wyjdzie, bo bądźmy szczerzy, na Ragnaroku jeszcze nic nie mam. Będę się tam przynosił po raz pierwszy od pewnej przerwy pierwsze Ark. No i w tym momencie mnie wyrzuci w losowym miejscu i będę musiał się dostać do jakiegoś kryształu, w którym będę mógł sobie zdobyć ptaszora, bo ptaszora zaraz przeładujemy. Właśnie tak przy okazji też fajna sprawa, pokażę wam mniej więcej jak wygląda przerzucanie się z serwera na serwer, z mapy na mapę w crossowych serwerach AK. Jest to jakby rzecz... A, pojrzą ci się na PC iść. A, nie wiem. Jest to jakby nowa rzecz... O! To jest Extinction, taki dinozaurek. Ktoś tu go sobie zostawił. Zapomniał, czy tak po prostu go zostawił? Duży level, 228, szurujki. Dobra. Sytuacja tak wygląda, że zabieramy wszelkie itemy z ptaszora. Trochę mnie to jakby przyciąża. I tak starałem się w miarę. Zabieram mu siodło, bo jak ja go teraz wrzucę do kryształu, żeby przesłać dinozaura na inny serwer, trzeba po prostu wejść tutaj w stworzenia. Potem mamy opcję tutaj taką, że nasz adżetowicz się tu podświetla. I dajemy, że tak. I widzicie, jest informacja, że jeżeli go przerzucę, to po prostu stracę wszelkie itemy, które są w jego ekipunku. Dlatego po prostu wszelkie itemy z jego ekipunku trzeba typowo przerzucić do siebie. No i jak widzicie, mam tutaj 23 godziny i 59 minut na to, żeby tego ptaszara odebrać. W przeciwnym razie on zostanie wycofany z kolejki. Dlatego nie ma co tutaj jakby więcej marudzić, tak? Jeszcze zróbmy tak, że ja żebym nie musiał drugi raz po tego ptaszara lecieć, to ja sobie tutaj gdzieś łóżeczko postawię. No nie, mówię to ostatnio śpiwu układem, było wszystko w porządku. Właśnie śpiwór pozwala, łóżko już nie. Czy tragedii ogólnie nie ma, ale będę musiał albo postawić to łóżko gdzieś dalej. Tak, zdecydowanie dalej. A że samo łóżko wymaga położenia, to już Jezu, czytaj. To w tym momencie ja mogę albo jeden fundament stracić, albo sobie coś skrawczyć. Stracimy jeden fundament. O,
czyli tu można normalnie wstawić, dobra. To ja sobie tutaj postawię. Dlaczego tak? Bo w momencie, kiedy będę wracał z Ragnaroka tutaj, to bym musiał się zrespić tam u siebie w bazie i po Ptaszora musiałbym jeszcze osobny kurs tutaj robić. A wolę się tutaj zrespić, wziąć od razu Ptaszora i wrócić do siebie. O wiele szybciej. I podróżuj do innego serwera i chcemy się na Ragnarok przenieść. Dobra, i teraz jak kończę tutaj. No i tak jak mówię, ogólnie zdecydowałem się o tym przeniesieniach na Ragnarok, założeniu bazy na Ragnaroku z głównego powodu, wiadomo, tam są też pewne skorki, które są niedostępne na The Island samym, natomiast przede wszystkim chodzi o właśnie tego rodzaju engramy, tak? Tam są po prostu łatwiej dostępne engramy wszelkiego rodzaju i chciałbym w końcu coś fajnego znaleźć. Dobra, gdzie by się tu... Tak, recommended. Naszym głównym celem w tym momencie będzie jakby dostanie się do... Patrzcie, nawet nasza miejscowa. Bo ktoś już tu się tutaj trochę pobudował. Rewolwer dłoń i lecimy po Ptaszora. Ale nie powinno być ciężko, to jest w miarę przystępne. Już nie będę musiał bazę założyć ogólnie rzecz biorąc, a to nawet... Nawet zanim polecimy po Ptaszora, to ja już się zajmę tą bazą trochę. Żeby mnie coś po drodze nie zażarło i żeby nie musiał się znowu osobą odradzać, tylko już w jakimś jednym konkretnym miejscu, gdzie części temu zostawimy. To mnie martwi, że tu już ktoś ma bazę, kurczę, pieczone. A na tamtej skarpie? No tutaj są... Jaskinia jest na pewno zajęta, to na 100%, nawet nie muszę tam zachodzić, żeby to wiedzieć. Teraz pytanie, czy ta skarpa, bo to jest też taka fajna miejscowa, którą można fajnie odgrodzić. O, kryształ fioletowy, może zdążę. O, skarpa jest chyba? Nie, to nie ta skarpa. Znaczy ta, ale nie ta. Ale jest wolna. Dobra, to się tutaj przeniesiemy. Najpierw po kryształ. Też to jest takie fajne, w miarę względnie spokojna miejscowa. Także pod tym względem nie powinno być tutaj żadnych problemów. Będę miał też trochę bliżej do zrzutów ewentualnych, dlatego to też fajne. I zobaczmy, co nam wyleci, o ile coś wyleci. Mam nadzieję, że mnie nie zniknie przed samym nosem. A to byłby trochę bezczel. Yeah, to tam metalowa klapa. Jeden schemat. Dobra, tutaj skarpa jest wolna. Jak mniej więcej z godziną stoimy? 13, no to mam środek dnia. Wybudować bazę, zaklejmować sobie miejscówkę. Tako. Rewolwer w broń, bo z tego co pamiętam, tu robią te szczury takie się rzucać, żeby nam przypadkiem żarcia nie ukradli, bylibyśmy troszkę w niej problem, delikatnie. Ragnarok jest taką mapą, której ogólnie właśnie potrzeba mieć łatwy dostęp do jakiegoś latacza. I to jest jakby troszkę problematyczne w tej mapie. Bardzo dużo skałek, bardzo dużo różnego rodzaju właśnie skarb z wszelkiego rodzaju. I to jest duże utrudnienie, jeżeli chodzi o podróże piesze. Dlatego tutaj jest wręcz obowiązkowym posiadanie jakiegoś latacza. O, stamina, ładuj się. Dobra, będziemy się budować tutaj.
względnie blisko metalu, trochę bliżej do skałek. Zresztą powiem szczerze, że jeżeli chodzi o pierwsze nagrania na moim kanale z tego, to nawet trochę zazdrościłem tym miejscu. Znaczy, wiadomo, najlepszą w tym miejscu, w pobliżu tego miejsca, jest tam ta jaskinia, w której mieliśmy jeszcze poprzednią bazę, a ona jest na 150%, nawet na milion zajęta, także nawet tam nie będę szedł, bo trochę szkoda czasu. Wydajemy fundament. Dobra. Jeżeli dobrze pamiętam, to około 80 kamienia jest potrzebne do tego, żeby... Na pewno mam trochę drewna. Czego mi brakuje? Słomy! Jej! Skąd ja teraz słomę wezmę na takim obludziu? O! Powinno styknąć. Baza tam będzie typowo taka mała wypadówka, potem możliwe, że się trochę rozrośnie, ale na razie po prostu byle co, żeby było.